Przechodzimy do podpunktu o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Kościerzyna w 2017 roku. Projekt uchwały na druku numer 365 przedstawi pan Tomasz Smuczyński, komendant Straży Miejskiej. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 365 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Kościerzyna w 2017 roku. On wzorem lat ubiegłych podobne zadania ustawowe stawia przed nami, czyli zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odławianie bezdomnych zwierząt, elektroniczne znakowanie zwierząt, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, edukacja z zakresu opieki nad zwierzętami. Na te wszystkie zadania wzorem lat ubiegłych zapewniono środki w budżecie w wysokości 55 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Komunalnej przedstawi przewodniczący komisji Roman Gołyński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku numer 365 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie wniesiono poprawek do przedstawionego projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy za pomocą urządzenia do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? 18 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Głosów przeciwnych, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu P. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 25/182/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Projekt uchwały na druku numer 366 przedstawi pani Dorota Bejer, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała na druku 366 dotyczy zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Do statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie wprowadza się następujące zmiany. MOPS realizuje zadania gminy określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W drugim punkcie MOPS realizuje też zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz następny punkt. MOPS realizuje zadania gminy określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Te trzy punkty mają zostać wprowadzone w zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jak wspominałam na komisjach, punkt 3 ostatni, czyli ustawa za życiem, wchodzi no przede wszystkim w zadania i realizację Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodziny oraz pomoc w wspieraniu rodziny jako asystent. Pozostałe punkty mamy przejąć do tej pory realizowane przez BOPO. Pewnie będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami i dużym nakładem zadań, co nie uniknie prawdopodobnie zwiększenia kadry. To chciałabym zaznaczyć. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Budżetową. Przedstawi przewodniczący Komisji Dawid Jereczek. Pani Przewodnicząca, Komisja Budżetowa uchwała na druku 366 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi przewodniczący komisji Jarosław Breza. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, omawiany projekt uchwały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała w następujący sposób. 1 głos za, 1 głos przeciwny, 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, pozwolę sobie zająć głos. Zresztą na komisji też wypowiedziałam swoje stanowisko. Pozwoliłam sobie przedzwonić do ościennych gmin, do miasta Gdyni, gdzie Gdynia jako samorząd w swoich działaniach, w swoich zadaniach ma opiekę nad dziećmi do lat 3. Podobnie jest w Kartuzach, podobnie jest w Lęborku. W Gdyni te zadania są w komórce zdrowia, która taka funkcjonuje w mieście Gdynia. Natomiast w Kartuzach to jest w biurze BOPO, w Lęborku Wydział Edukacji i Bytów jest też Biuro Obsługi Placówek Oświatowych. Żaden z tych samorządów, do których dzwoniłam, to nie ma. Nie przekazał tych zadań do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, chociaż ustawodawca właściwie no, nie określił, czy, gdzie to ma być, czy to ma być w mieście, czy to ma być w opiece społecznej. Bo jeżeli chodzi o opiekę społeczną, jak stypendia, czy jeżeli chodzi o opiekę nad tymi matkami, to zasadne jest, bo tutaj chodzi o ten wymiar społeczny. Natomiast żłobki to jest zupełnie inna kwestia i tutaj taki może tylko przykład, że w tych wszystkich miastach nie ma takich samorządowych. Są żłobki prywatne, ale samorząd tych zadań nie przekazał do czy gminnego, czy do miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I tylko takie uwagi chciałam państwu powiedzieć, że my będziemy jako samorząd taki priorytetowy. Bardzo proszę pani naczelnik. Chciałam po pierwsze wyjaśnić, Biuro Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną, jestem dyrektorem Biura Obsługi Placówek Oświatowych, natomiast w Kartuzach nie działa Biuro Obsługi Placówek Oświatowych, działa natomiast Wydział Edukacji. To po pierwsze, ja też jestem w kontakcie z tym wydziałem i chciałam nadmienić, że w dniu, w końcówce grudnia państwo podjęli uchwałę, w której Biuro Obsługi Placówek Oświatowych stało się Centrum Usług Wspólnych dla oświatowych placówek wymienionych w uchwale. Dla wszystkich szkół i przedszkola. W związku z tym, że przepisy wymusiły na samorządach podjęcie takiej uchwały, w Kartuzach Wydział Oświaty nie jest CUW-em. Jest osobna komórka finansowa Urzędu Miasta, która zajmuje się obsługą finansową. I nasze zadania są nieporównywalne z tym, co realizuje Wydział Oświaty w Kartuzach. Akurat mówię na tym przykładzie, bo nie dalej jak wczoraj miałam przyjemność goszczenia w Kartuzach, ale to na marginesie. Porządkując pewne sprawy, przyjęliśmy założenie takie, że oświata to jest to wszystko, co jest regulowane przepisami ustalonymi przez ministra edukacji, poza oczywiście wszelkimi przepisami, które mówią o finansowaniu oświaty i o ustawie o samorządzie. W myśl przepisów o oświacie, prawo oświatowe, dzieckiem, które podlega tym przepisom, jest dziecko powyżej lat 3. I trzymając się tej wykładni, przyjęliśmy założenie, że tak przedszkola, jak i wszystko, co jest związane z uczniami, podlega kompetencjom Biura Obsługi Placówek Oświatowych. I oprócz zadań realizowanych w ramach Centrum Usług Wspólnych,
realizujemy też zadania przypisane gminie miejskiej w zakresie opieki szkolnej i przedszkolnej. I te wszystkie zadania Biuro Obsługi Placówek Oświatowych realizuje, a przede wszystkim realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i finansową 6 jednostek oświatowych, które prowadzi urząd, które prowadzi miasto Kościerzyna. W związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego działania regulowane są przede wszystkim przez Ministerstwo Rodziny, a akurat wszystko, co jest w temacie żłobkowym, też jest przez to ministerstwo regulowane. Wydawałoby się, że te zadania, które są nałożone na gminę, byłoby najprościej, gdyby realizowała jednostka, która i sprawozdawczość, i wiele innych rzeczy w tym kierunku realizuje. I wydaje mi się, że porównywanie nas do innych jednostek nie jest do końca właściwe, bo każdy samorząd inaczej zorganizował CUWy. My akurat przyjęliśmy rozwiązanie takie, w którym nasz CUW, czyli Biuro Obsługi Placówek Oświatowych, jest wyłącznie, zajmuje się oświatą. A oświata to są dzieci powyżej lat 3. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj pani dyrektor, dlatego moje takie stanowisko, bo myślę, że to do tej pory funkcjonowało dobrze. I w związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy też ma bardzo dużo dodatkowych zadań, 500+, czy inne zadania opiekuńcze, które właściwie też są przede wszystkim praca, która związana jest w trudnych warunkach, stresująca i tak dalej. I w związku z tym, żeby nie burzyć czegoś, co funkcjonuje dobrze, bo na przykład przedszkole, żłobek, to jest jakby jedno... Całkowicie inne, podlegające innym przepisom. To chciałam Państwu wyjaśnić. Przedszkola reguluje zupełnie inne ustawodawstwo niż żłobki. Żłobki są to zupełnie inne przepisy. I nawet jak mamy w jednym budynku tą samą osobę, która prowadzi te instytucje, to działalnością gospodarczą, która jest w ewidencji gospodarczej, jest żłobek. Natomiast w przedszkole jest to działalność oświatowa rejestrowana w rejestrze placówek oświatowych. Więc nawet ustawodawca na tym etapie rozdzieli to. To nie jest to samo. Tylko czy my sobie zdajemy sprawę, że w tej chwili, jeżeli to podejmiemy, to musimy mieć też świadomość pewnych konsekwencji, czy zwiększenie etatów do realizacji tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, związane też również i z kosztami, no i różne inne kolejne kwestie. Dziękuję. Można do mikrofonu pani dyrektor, bo tutaj... Obsługi placówek oświatowych także zadania związane właśnie z realizacją obsługi finansowej. Fakt, że my w tej chwili prowadzimy całą sprawozdawczość i całe rozliczanie VAT-u, też wymagało dodatkowego zaangażowania pracowników. I my po podjęciu przez Państwa uchwały w grudniu dokonaliśmy takiej reorganizacji, żeby temu podołać. Natomiast ja nie wierzę w to, żeby w swoich kompetencjach i umiejętnościach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej temu nie podołał, tym bardziej, że we wszystkich rozmowach, jakie prowadziliśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nigdy nie pojawił się problem tego, że oni temu nie podołają. No, jest... No, proszę Państwa, to w tym układzie ja będę musiała prosić o zwiększenie zatrudnienia, bo ja tego nie mam kim robić. Więc to nie demonizujmy tej sprawy, to jest kwestia pewnego ustawienia. Po to podejmowaliśmy uchwały w zakresie BOPO, CUW-u w grudniu, żeby pewne rzeczy uporządkować. Tak mi się wydaje. Dziękuję Pani Dyrektor. Bardzo proszę Radny Paweł Litkę. W kolejności Karina Młodzianowska. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jestem po spotkaniu z senatorem Antonim Szymańskim. Dzisiaj już wiadomo, że do miejskich ośrodków, generalnie do ośrodków pomocy społecznej będzie, jak gdyby wpływało coraz więcej obowiązków. I tych obowiązków będzie naprawdę sporo, więc jeszcze dodatkowe obciążenie przez nas. Myślę, że to chyba nie ta droga. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Karina Młodzianowska. A ja bym prosiła to pana burmistrza, żeby nam może wytłumaczył i powiedział, o co chodzi.
bo jeżeli ktoś przygotował uchwałę, znaczy nie w sensie merytorycznym, bo ja rozumiem, panie radny Radelski, tylko jeżeli ktoś przygotował uchwałę, to chyba była czyjaś zgoda i z tego, co się pytałam na komisji pani dyrektor, to do tych zadań nie było potrzebne całego etatu jednej osoby, ale może pan burmistrz nam powie i powie dokładnie, jak to widzi ze swojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza. Tak jest, nie było potrzebne całego etatu. Możemy podjąć decyzję o niedofinansowaniu żłobku, bo takiego obowiązku nie mamy. I sprawa żłobków automatycznie zginie. Tego nie chcemy robić. Chcemy jednak tym najbardziej potrzebującym te żłobki dofinansować. Natomiast tak czy inaczej, czy stypendia socjalne, czy sprawa przyznania miejsca, czyli dofinansowania żłobków, i tak była konsultowana przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze względu na to, że MOPS i tak był instytucją, która najwięcej mogła powiedzieć nam na temat osób, którym należy to dofinansowanie, czy to przekazać. Także tak czy inaczej opierało się to o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pytanie tam, powrót do BOPO. Uważałem, że przy tych zmianach, które żeśmy wprowadzili, rzeczywiście najbardziej słusznym byłoby, żeby nie było podwójnego obiegu tej informacji i żeby to jednak było w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2017, przyjętym uchwałą numer 39/291/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 roku. Projekt uchwały na druku 367 przedstawi pan Rafał Mikołajczyk, pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni radni. Przedstawiam projekt uchwały na druku 367 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2017, przyjęty uchwałą Rady Miasta 23 listopada 2016 roku. W punkcie 8 zawarto zapis, iż harmonogram działań zawartych w programie zostanie uzupełniony po przeliczeniu i przeniesieniu do działu ochrony zdrowia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, a nie w pełni wykorzystanych. W związku z tym, iż środki te zostały obliczone i przeznaczone na zadania ujęte w ciągu dalszym harmonogramu działań, podjęcie uchwały o uzupełnieniu harmonogramu działań jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o stanowisko Komisję Budżetową. Przedstawi wiceprzewodniczący Zdzisław Radelski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa przedmiotową uchwałę zaopiniowała jednogłośnie za. Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawi przewodniczący Jarosław Breza. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, omawiany projekt uchwały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie wniesiono poprawek do przedstawionego państwu projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy za pomocą urządzenia do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny?
Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących również. Uchwała została podjęta jednogłośnie.